Mamy wspólne podwórze, taką ogromną studnię, klepisko, które nazywamy wychodkiem. Nienawidzimy go. Ale nagle w koronie z małego kawałka ziemi wyjęliśmy cały ten szlam, gruz i posadziliśmy rośliny. Po prostu ogród. Zawsze myślałam, że to podwórze jest przeklęte. I że zło to naprawdę jest zjawisko czysto akustyczne. Te wszystkie dźwięki, krzyki, bluzgi, ujadanie, ten niski rechot, ten cały pogłos odbicia. Wszystko to włazi ci przez okno. Kiedyś w nocy obudził mnie jęk. Taka cichuteńka, przeciągła tortura. Przestraszyłam się. Leżałam jak sparaliżowana. Nie mogłam oddychać. Myślałam, że to jakaś sąsiadka, ale ten dźwięk dochodził dosłownie od wszystkiego. Od budynków, od ziemi, od drzew. Przyznałam się do tego dziewczynom. Wtedy, gdy pierwszy raz piłyśmy w ogrodzie wino, a one natychmiast zareagowały. Tak, też to słyszymy, to jest wszędzie, to jest wszędzie. Tutaj po prostu było dużo cierpienia. I że trzeba się stąd wyprowadzić.